Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się przetestowaniem usługi o nazwie GeForce Now. Usługę tą będziemy testować w dosyć małej miejscowości na południu Polski. A czym jest ta usługa GeForce Now? Zaraz postaram się to tak dosyć logicznie wytłumaczyć. No jest to taki growy Netflix, po prostu polega to na strumieniowaniu obrazu. Czyli zamiast kupowania nowej konsoli czy tam komputera, będziemy mieli aplikację danego producenta, nie wiem, na przykład Xbox X Cloud. Jakie są plusy takiego rozwiązania według mnie? Na pewno tak, oszczędność energii, no bo nie musimy mieć potężnego sprzętu do przetwarzania tych danych wszystkich. Nie będziemy się musieli również martwić o magazyn danych, no po prostu o przestrzeń na dysku, bo ona będzie po prostu w chmurze. Z tego co się orientuję, to na rynku jest dwóch takich głównych graczy, jeżeli chodzi o granie w chmurze, czyli Google Stadia i GeForce Now. No ja akurat przetestuję usługę GeForce Now, którą wielu twierdzi, że jest niby lepsza od Google Stadia. Nie wiem, nie testowałem, także nie będę się wypowiadał. Będę się wypowiadał, jak to wygląda aktualnie właśnie w tej usłudze od NVIDIA. Mamy tu możliwość dwóch subskrypcji. Pierwsza jest bezpłatna. Mamy dostęp standardowy, sesję o długości do 1 godziny. Później nas chyba wywala, nie wiem, nie posprawdzałem. I Founders, tak jakby edycja Founders. Kosztuje to 125 zł na pół roku. I mamy priorytetowy dostęp. Dłuższą sesję bodajże do 6 godzin i możliwość grania na ray tracingu. Z ray tracingiem, o! Jeśli chodzi o wersję bezpłatną, to fakt, testowałem, ale na zasadzie takiej, że czekałem w kolejce, aby dołączyć do rozgrywki. No i nie udało się. Więc wykupiłem ten dostęp. To 125 zł na pół roku nie jest jakaś spora suma. A przynajmniej nie czekamy w kolejce. Bynajmniej mnie się nie zdarzyło, abym musiał czekać w kolejce po wykupieniu tej płatnej usługi. Aby zacząć korzystać z tej usługi, to musimy się zarejestrować, no i pobrać aplikację na dany system. Jak widać, mamy możliwość zainstalowania to na Windowsie, na MacBooku, Nvidia Shield, Chromebooku, Android i iPhone'a przez przeglądarkę. Widzę, że to jest wersja beta. Jeżeli chodzi o Android, to jest też możliwość zainstalowania to na Androidach TV, czyli na telewizorze. Ja to sprawdzałem na Xiaomi Mi Box S, tym starszym. Nie jest ona oficjalnie obsługiwana, więc musiałem pobrać, no na komputerze pobrałem aplikację na pendrive'a, wsadziłem pendrive'a do Mi Boxa. Pobrałem też tam program do instalacji programów z USB. Zainstalowałem i fakt działa. No Wiedźmin chodzi Full HD w 60 klatkach na detalach Ultra na tej przystawce. Z tym, że responsywność jest kiepska. Już same podłączenie myszy do tego urządzenia, już nie mówimy o strumieniowaniu, powoduje delikatnego laga. Także do tego jeszcze dochodzi gra, przesyłanie obrazu, no nie jest to urządzenie stworzone do tego, więc raczej taka ciekawostka, granie, co nie? Tak wygląda aplikacja zainstalowana na Windowsie. Podobnie też to wygląda na MacBooku. Przejdziemy do ustawień. I tak, mamy możliwość tutaj synchronizacji ze swoją biblioteką Steam. Lecz nie wszystkie gry są obsługiwane przez GeForce Now. Lista znajduje się na stronie internetowej. Gdzie to było? Lista gry. Tu mamy listę. Jest ich sporo, ale nie wszystkie. Są też co po niektóre gry z Epica i z bodajże czego to było? Epic Game Store i jeszcze z czegoś tam z GOGA, bo to jest Cyberpunk. Jeszcze była jedna od tego cholera jasna. Pa. No i Uplay. Uplay. Już to kurwa przerasta. Jak ja nie cierpię gadać do mikrofonu. Dobra, no mamy też możliwość dodawania kilku dosłownie tytułów z Uplaya i z Epic Game Store'a. Dobrze. No to przechodzimy już do testów. Odpalimy sobie wieśka.
Kurczę, już nie wiem, czy mówiłem. Jesteśmy na laptopie, ale Lenovo Legion Y540, który jest podłączony po kablu do routera. Internet, jaki posiadam, to jest 1 gigabitowy światłowód. Ale zobaczymy, jak działa tutaj po kablu, a później przełączymy się na MacBooka Air po Wi-Fi. A jeszcze później na taki starusieńki laptop, tam jest bodajże Celeron dwurdzeniowy, 4 giga RAM-u, zintegrowany jakiś dziadowski układ Intela. Także zobaczymy, jak to się wszystko sprawuje później po Wi-Fi. Choć sprawdzałem, jak sprawdzałem na MacBooku ostatnio, to na Wi-Fi, mówimy po częstotliwości 5 GHz, to pobieranie nawet jest do pół gigabita, co nie? Ponad 500 megabitów miałem pobierania. No nieźle. Okej. Okay. Stacja pomin. Patrzę na was, głodnych. No, lag jest praktycznie nieodczuwalny. Może minimalnie. Nie wiem, gdzie tu się znajduje ten serwer, z którego serwera korzystam. Czy on jest w Polsce, czy on jest w Niemczech. Skąd ten obraz jest do mnie przesyłany? Dobra. Gry się wczytują super szybko. Plusem jest taki, że po prostu testuję sobie gierki i one się tam automatycznie instalują na dyskach. O. Na dyskach NVIDII. Cofaj. Dalej, płotka, dalej! Co to się... No, lecimy. Rusz się! Tak to... Nie, jest nieźle. Tak to jest. Całe ziarno nam zabrali. Wow! Wygląda nieźle. Tu mamy, zobaczymy sobie w ustawienia. Ustawienia wideo, grafika. 60 klatek, Full HD, więcej nie damy rady wycisnąć. Bo to jest niskie. Air Wars, no, dla mnie ważne. Dobrze, wszystko na Uber. Tak to wygląda. Okej, sprawdzimy teraz sobie inną grę. Dobrze. Jaki on nam tu sprzęt wykrywa? On nam to pokaże. No ładuj się. Anti-aliasing możemy włączyć, bo widać tu takie właśnie szkodki. No grafika też jest ładna. No, jakie ty masz tempo. O, taki posiadamy procesor. Intel CC 150. Taki posiadamy układ graficzny. Nvidia GeForce RTX T10, nie wiem, to jest jakiś serwerowy. 8 giga. RAMu tylko 7. User game. Posiadamy ten. Rozwiąż problem. Dobrze, nieważne. Co ja tam miałem? Aha, anti-aliasing włączyć. To mamy bodajże tutaj. Pyk. I jednak to włączymy. Tutaj. Stabilne połączenie. O, tu już mamy ostrzeżenie o niestabilnym połączeniu. Jakieś przycięcie było. Widać delikatnie, że to nie jest, że to jest jednak strumieniowany obraz. Ale tragedii nie ma, da się po prostu w to grać. Jeżeli ktoś nie ma wyjścia, nie ma sprzętu, a nie chce wydawać kilku tysięcy, to jest, wydaje mi się, że to jest rozsądne. No i... Jest nieźle. Skręcaj.
Dobra, zaraz jeszcze trzeba będzie coś przypierniczyć. Drzewo. Jak ja to lubię. Dobra, zmienimy jeszcze wóz. Kierunek awaryjny. Gdzieś były lampy. A tam gdzie. Mamy kamery. Nie. W tej grze responsywność jest jak najbardziej ok. Nie jest odczuwalny żaden jakiś tam lag. Tylko widać, że tam nie jest ta grafika taka szczegółowa, szczególnie patrząc się na... Aj, oddalone te. Ups. I jak ja lubię rozpieprzać samochody. Dajcie mi jeszcze inny samochód. No, jak nie mamy jakiejś tam sporej biblioteki, to mamy też możliwość zagrania w gry free to play. Wam pokażę tą listę. Counter Strike, War Thunder, World of Tanks, Fortnite, Apex, a tam jeszcze Black Squad. Przejadę. Fishing nawet jest. Armored Warfare. Trochę tych gier darmowych tu jest. To też jest darmowe? Nawet nie wiedziałem. Dobra. A to teraz sprawdzimy sobie Quake 2 RTX. Mamy też zakładkę właśnie Ctrl G. Zimowania nie mamy. Możliwość włączenia mikrofonu. Nagrywaj. O, zobaczymy. Halo, halo, halo. Czy mnie słychać? Jak to działa w ogóle? Zatrzymaj. Nagrywaj. O, zobaczymy. Halo, halo, halo. Czy mnie słychać? Czy jak to działa w ogóle? Działa. Dobra. Opcje. Grafika RTX. Pokaż FPS-y. Anti-aliasing też nie włączamy, żeby był ostrzejszy obraz. Tutaj ten RTX, ten Ray Tracing w 30 klatkach. W 30 klatkach się nie da grać, ale możemy. A damy sobie od razu bez RTX-a na OpenGL-u. O! I tu jest. Nie zajebiście teraz się gra. Nie wiem, dlaczego to na ray tracingu tak kiepsko chodzi. Ponoć ta usługa działa na ray tracingu w 60 klatkach. Ta gra jak podchodzi w 30. No jest to niezłe. A tak się prezentuje Dying Light na MacBooku. Zablokujemy ustawienia ostrości.
Tosia! Co tam robisz ty? Patrz. No co? Dobra. Okej. Nie tul się. Okej, i jesteśmy. Tak wygląda Dying Light na MacBooku Air. Nie, czekaj, gdzie tutaj było wyjście? Dobra, to tyle.